młodszych latach przeprowadzałem się za tatą i właśnie za pracą taty. No i jak tata był w Rakowie Częstochowa, to ja zacząłem grać tak bardziej na poważnie w piłkę i moim pierwszym klubem właśnie był Ajax Częstochowa. Później wróciłem tutaj pod Warszawę i w Gielkę się na Darzyn grałem. Później znowu przeprowadziłem się z tatą i z rodziną do Kielc i tam grałem w Koronie Kielce. No i tam zacząłem bronić też w kadrze województwa świętokrzyskiego. Tam zobaczył mnie scout Legii. No i sezon temu trafiłem właśnie do Stolicy. I teraz jak mam przyjść na trening do pierwszej drużyny, to już w miarę dobrze znam chłopaków i już nie ma stresiku. No śmieją się chłopaki czasem, szczególnie no ci starsi, czy Arek Malarz, czy Miro Radowicz, śmieją się czasami z tego. Przed meczem z Arką, jak byłem na treningu, przed meczem tym w Ekstraklasie, to tam się śmiali, żebym zadzwonił do taty i żebym powiedział, żeby tam trochę odpuścili im, bo muszą wygrać. To jest nasza strefa, nie? Cześć, Ojzyma. Witam. Cześć, Zdróweczko. Dobrze, wszystko. Nie przejmę się. Myślę, że Ojzyma się przejął tym, co? Widzę. Ojzymka, przejąłeś się? Nie. Siema. 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 Dzień dobry. Mógł mi się pojawiać, no kurde. Nie wiem, za kim jesteś, co? Z Legią. No się pan prezentuje w koreczkach. Tak, no ale to nie. Dzień dobry. Młody Ojrzyński? Tak. No, ale się zmieni strasznie. Pamiętam, jak byłeś chyba na tym. Na Lamo. Na Lamo to byłeś taka kluseczka duża. Wyrosłem. Makaron się zrobił. A tu taki, to się makaron się wyciągnąłeś. No. 1,92. Ile ty masz teraz? 16 lat? No mam 15 i w następnym roku 16. Znaczy w 90, pod 2002, nie? Trzeci. Aha, bo ty byłeś w tych razie. Gościu dla odmiany kontuzja? Rozwaliłem pazokieś, nie mogę chodzić. Za kim jesteś? A jak myślisz? Legia? No. Czy Arka? No Legia. Za tatusiem nie jesteś? Nie. Rok temu wygrał starciu. Siema. Siema, młody. Siema. Dawaj, idziemy. Szybko. Na co dzień pracuję w Gdyni i czasami uda mi się na weekend zajechać do domu, zobaczyć, jak rodzina się miewa i wtedy zawsze możemy porozmawiać. No, to było tak ostatnio, gdzie Kuba nawet był powoływany do pierwszej drużyny i trenował przed meczem właśnie z Arką Gdynia i wtedy na pewno gdzieś czuł się taki bardziej dowartościowany członkiem ekipy, już tak na poważnie. Ale czy tak, no to on jest legionista, ja jestem teraz arkowiec. Tak to wygląda w naszym fachu. No, tam, gdzie jesteś zawodnikiem czy trenerem, no to wszystko robisz i dajesz siebie dużo, żeby z siebie byli zadowoleni, bo po to cię zatrudnili. Tak jak tata powiedział, że w domu bywa rzadko, przyjeżdża jak najczęściej może na weekendy. No i w domu tata też trzyma, lubi taką dyscyplinę, ale no ciężko to też porównać do boiska, no ale tak jak powiedziałem, tata również lubi dyscyplinę w domu. Od najmłodszych lat gdzieś się zderzaliśmy, czasami było gorąco i nie dogrywaliśmy do końca, bo młody się gdzieś tam grzał i nie mógł się pogodzić, ale teraz przychodzą takie czasy, że już widzę, że jest i szybszy i ostatnio właśnie mieliśmy okazję zagrać w koszykówkę 1-1, okazał się lepszy. No jeszcze myślę, że kilka dyscyplin bym znalazł takich techniczno-sprawnościowych, gdzie jeszcze jestem górą, ale już myślę, że już niebawem będę miał z tym też problem, ale no widzimy, rośnie, już przerósł ojca i tak to wygląda, oby miał tą pasję, miał radość z uprawiania sportu, bo myślę, że na razie tak jest, no to wtedy będziemy się cieszyć wszyscy, bo jesteśmy rodziną sportową, bo żona też grała w piłkę ręczną, córka lubi siatkówkę, ale w te ślady nie poszła i tak to u nas wygląda. Na pewno
Miałem o wiele gorzej i sprzętowo, i organizacyjnie, i sportowo. Ja tak na dobrą sprawę pierwszy trening bramkarski miałem, jak przyszedłem na studia do Warszawy i ze świętej pamięci Rudolfem Capero. Miałem taki trening indywidualny, stricte bramkarski, a tak to byłem samoukiem i bramkarzem w kadrze województwa ciechanowskiego. Kiedyś jeszcze były takie czasy, że było 49 województw i takie województwo było ciechanowskie. I tam jako młody chłopak gdzieś broniłem i w drużynie na poziomie okręgowym, jako też młody chłopak, potem czwartoligowy Tęcza Płońsk i później trafiłem na studia i tam praktycznie zakończyłem przygodę z piłką i po studiach zająłem się trenerką i tak to wszystko wyglądało. A Kuba od najmłodszych lat gdzieś lubił się rzucać, gdzieś wychodziliśmy na podwórko i w mieszkaniu też graliśmy takie sobie mecze, gdzie mu strzelałem i bronił. Później co prawda zaczynał grać jako zawodnik z pola, ale w końcu w Kielcach podjęto decyzję trener, żeby się sprawdził jako bramkarz i można powiedzieć wrócił do tego i spisuje się do tej pory jako zawodnik, zazwyczaj z numerem 1. Gramy wcześniej, bo można powiedzieć już 16, już tu będziemy po 14 na stadionie. Myślę, że dzwonić to się dzwonimy i porozmawiamy, jak tam dzień wygląda, jak po nocy. I też Kuba ma i siostrę, prawda, i też rodzina tu jest od strony żony w Warszawie. Wybierają się wszyscy na mecz i na pewno będzie ciekawie. Bo wiadomo, kibicuję Legii. No ale również kibicuję tacie, no ale nie jutro.